Okej, moja czapka jest już gotowa, a chciałam Wam jeszcze pokazać, jak przyczepiać warkocz do naszej czapki. Obojętnie, czy będziemy go doczepiać tu jako uszy do wiązania, czy tutaj u góry, będziemy robić to tak samo. Więc wyznaczamy sobie długość, jaką ma mieć nasz ten warkocz. No i myślę, że ja zrobiłabym taki, tylko pamiętajmy o tym, że on się troszeczkę skróci. Zwijamy włóczkę podwójnie i obcinamy ten koniec. Następnie, wbijając się w oczko, łapiemy tą włóczkę, przeciągamy, łapiemy dwa końce i przeciągamy przez całość. I w to samo oczko tak naprawdę można zrobić 6 albo 8 takich, 6, czyli 3 w sumie te takie powtórzenia, jak zrobiłam teraz. W kolejne i tak mniej więcej, żeby to było na środku, więc jak już wyznaczymy sobie środek, to powiedzmy, że pojedziemy jeszcze 3 razy w prawo i 3 razy w lewo. I następnie, jak już będziemy to mieli, to będziemy robić ten nasz warkocz. Mniej więcej, ja zrobię mniej więcej, żebyście tylko wiedzieli, jak to zrobić. Więc mam drugi. Wbijam się w kolejne oczko. Wy możecie w to samo, jak chcecie, gruby warkocz. Przeciągam. Mocno zaciągam. W ten sposób po prostu nam ten warkocz się w żaden sposób nie odepnie. I ja zrobię w sumie 3, żeby Wam tylko pokazać, bo to, jakiego chcecie mieć grubego tego warkocza i długiego, zależy od Was. U góry, jakbyśmy robili, to robimy dokładnie tak samo, więc tutaj nie będzie problemu. Ok. I teraz, jak już to mamy, to po prostu tworzymy warkocza. Ten wyszedł bardzo cieniutki. No ale generalnie na tym ta sprawa polega. Prosiłyście mnie o ten filmik, więc Wam pokazuję. Jako że w chwili obecnej nie mam takiej czapeczki, do której chciałabym dać takiego warkocza, więc pokazuję Wam to na tej, którą nagrałam ostatnio, ale będę go stąd usuwać. Ok, no i tak dokończam. I w ten sposób powstaje nam warkocz przy czapeczce. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że rozwiązałam Wasz problem. Na pewno sobie poradzicie.